Witamy panowie, jest 9:59. Budapeszt nie zszedł na noc. Jestem dopiero w głębi. Zaraz go nagram, ale to nie jest mój Budapeszt. Kiedyś w las. To jest sąsiada, zaraz wam go pokażę, dam pauzę. Tylko muszę go kosiorkiem złapać. Mam go panowie. On już kiedyś do mnie wlazł. Mam ich parę sztuk, ale nie zszedł na nas. Nie będzie puszczony dzisiaj już. Dobra panowie, puszczamy ptaszki. Gołąbki zostały puszczone panowie. Pokażę jak wygląda w karmikach panowie. Karmiki wczoraj są wysypane. Puszczone są głębie na głodnego. I dopiero po oblocie będą dostawały. W płynnikach jest picie. Nie ma nic. Jest syf na razie, ale ja jeszcze nie sprzątam, bo nie będę ryzykował. Ten gołąbek co wrócił, no nie chodzi normalnie. Ona ma taki ogonek troszeczkę. Tu jeszcze panowie zamkniętych sporo gołębi. Mam jeszcze pozamykanych. Tam czaposzka na jajka. Jest zamkniętych tu. Tam chyba będą dwa Budapeszty łapciate, co były tutaj, bo był bałagan. Tu też jest pusto. Gołębiom staram się nie dawać. Dopiero teraz dostaną po oblocie. Nie wiem jak pójdą dzisiaj. No już są u góry. Dobra panowie, pauzujemy, podejdę tam, zobaczę czy pocztowych nie ma. Coś tam zaczęło latać. Kaczka Oli. Już zasuwają od rana. Nie wyląduje, bo stoi. Coś zaczęło latać. A wczoraj zliczyłem mniej więcej te gołębie 204. I ten co doleciał to jest 205. Ale będę z tych gołębi jeszcze wyrzucał z 40. Co chodzą u góry. Panowie, tamten gołąbek musiał zginąć w tych chmurach, ale potrafi latać jak każdy z tych gołębi. Dobra, idę pocztowym, naleję wodę i zobaczę coś wlazło. Panowie, chyba jest jakiś pocztowy. Ja zgoniłem. Dziewiąta 23. Z 20 minut są w powietrzu. Jest, jeden wrócił, ten ciemny. Jeszcze 6 sztuk brakuje. Nawet go nie widziałem, wychodziłem. Musiał u góry być. Kolejny młodziak wrócił. Już się narzep, nie chcę pić. A moje? Tutaj dają. Ile wylatają, tyle wylatają. Nie będzie się drugiego filmu. Idę nasypać żarcia. Jak siądą, żeby miały. Dwieście cztery w powietrzu, panowie.
cisza na horyzoncie. Nie świruję z nimi. Kaczka tu koło nogi przyleciała, słyszałem. Ale nie idą wysoko bardzo. Są wysoko, ale nie tak jak wysoko jak zawsze. Dobra, pauza. Zjerają dwie fajki. Dalej świrują. Poszły jeszcze wyżej. Idę sobie kawę zrobić, panowie. Ładnie się trzymają w stadzie. Niech świrują. Trochę je nauczyłem. Bez szmaty, bez gwizdania. Puszczę tego gołąbka i kawę zrobię. A wszystkim dziękuję za komentarze. Staram się odpisywać, tylko jest tego sporo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich za cierpliwość, że oglądacie takie filmy ciężkie. Pieprze głupoty niekiedy, jak to niektórzy twierdzą, i nie reprezentuję niczego tutaj. Ale pozdrawiam was wszystkich, panowie. Panie i panów. Dobra, zjeżdżam na chatę. Nie widać ich na normalnym przebliżeniu. Ale dzisiaj nie ma chmur takich mocnych, czarnych. Są chmury, ale nie mocne. A z tym lotem, panowie, opowiem jak wrócę. Jestem, panowie. Świry dalej chodzą, ale tam widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 15. 19 jest bardzo wysoko. Nie wiem, co się stało, mnie nie było. Ale chodzą. Jeden już zjeżdża. Łapciaty pewnie, ma duże łapcie. A tam nad nimi jeszcze parę sztuk, o, widzicie? Jeszcze wyżej nad nim, nie wiem dlaczego. Silniejszą. Ale dzisiaj chyba słabiej kręcą. Ale coś tam latają. Tu dwa zjeżdżają. Czterdzieści minut dopiero latają. Znowu rzeczka. Dwa zjeżdżają. Łapciate. No tak. Za duże łapcie mają. Trzeba im obciąć łapcie. Dobra, panowie, niech sobie chodzą. Nie będziemy tego przedłużać. Pocztowo nakarmiłem. Zostawiłem pojnik do woliarni. Tamtego jeszcze nie złapałem. Nakarmione. Może coś jeszcze dzisiaj przyjdzie. Pogoda jest taka nieciekawa. Tamte wskoczyły. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie. Panowie, jest godzina 10.20. Gołębie godzina 20 w powietrzu, ale nie było mnie. Coś dwa stada są. Jedno jest bardzo wysoko. Jedno jest tak wyżej troszkę. Tu jest jedno. A tam jest drugie, ale bardzo wysoko. A tamtego to nie zobaczymy.
że nią nie siadają już na głodnego. A tamte może złapiemy je. Tutaj, o, jest bardzo wysoko kolejne stado. To jest tutaj, a tamte jest tam. Może to się rozwaliło. Albo silniejsze pantosze. O, widać. Jakieś pocztowe albo wrony. Z przybliżenia to nie ma szans. Te schodzą, widzę pomału. Tamte też chyba schodzą. A są tu. Są bardzo wysoko. Nie, nie są wysoko. Też wjeżdżają, będą wjeżdżały w dach. To nie 5 minut. Jest godzina 10 chyba. 20, pokażemy. Już to by coś doleciało. Możemy radio, bo... Jeszcze się podniosły. 10.22. O 9.00 były puszczone, gdzieś 9.02. Godzina 20. Jeszcze są w powietrzu. O, tak siedział, bo nie widziałem go. Właśnie. Tak sobie siedział. Tutaj. Góry. Nie było go widać z okna. Nie wpuszczałem go jeszcze. To jest jedno, a nad nim jest drugie. Ale wszystkie razem chodziło ogólnie. Co się rozwaliło. Dobra, tyle co wylatają, powinny zaraz zjechać. Trzy już widzę się pikują. Dobra, pozdrawiamy panowie. Jeśli coś podpisuję, pisać komentarze. Z tych gołąbków jeszcze jest 30-40 do sprzedania. Kto zainteresowany, dzwonić. To jest 205 z tamtym jednym, co dzisiaj go nie puściłem w ogóle. To 160 muszę zostawić, tylko starczy. O, takie stado gdzieś, jak tutaj chodzi. No, tam u góry jest na pewno 60. Z 40 to chodzi na bank. Ale tam to też już troszkę zjeżdżają, bo to idą w dach. Ale na głodnego, jeszcze nic nie były karmione, panowie. Nie mogą być przekarmione, bo nie chcą latać. Poczekamy chwilę, się zgrają może. Panowie zeszły tamte do nich. Zgrały się już. Godzina, bo im dałem jeść teraz. Karmiki. 10.33. Półtora godziny. Zobaczymy, jak to się będzie. Dach jadą. Wykończona berlinka, panowie. O, łapciaty wskoczył. Siatkę. Drugi łapciat.
przyspieszyły, co się wystraszyło. Na siatkę. No i dobrze. Patrzcie, tak właśnie wpadł w siatkę. Poskakał. I jest. Coś nie chcę, muszę. 10:33. Kolejny na siatkę. Nie, odwidziało mu się. Też łapciaty spadają. Po godzinie, dobry, półtora. Kolejne łapciaty. Łapcie muszę im obciąć. Dobra, poczekamy jeszcze chwilkę, jak wjadą w dach. Pauzujemy. Zjeżdżają po jakiejś chwili. Ale są bardzo głodne. Powinny szybko wchodzić. To poszły żółte dwa, są, drugi zjeżdża. A ta bez ogona. Teraz siada bez ogona. Umewa się wystraszyły. Odkręciły. Mogą jeszcze nie usiąść, to są głupie gołębie. Mogą mi się jeszcze w górę. Kto je ma, to wie, o co chodzi. Przebierają bardzo ładnie. Dobra, siadło wszystko, zakręcimy zaraz, powinny szybko wchodzić, są naprawdę głodne. Ale jak siadają panowie po takim oblocie, to już sprawdzałem, nie dyszą, jest wszystko w porządku z drogami oddechowymi. W następnym tygodniu znowu im dam 2 dni kuracji na drogi oddechowe. Dobra, pauza. Pokażę wam, jakie są głodne. Jestem, panowie. Gołąbki wszystkie są w gołębniku. Pokażę, jakie są głodne. Trochę się nażarły niektóre, ale takie chodzą głębie w powietrzu. Jest syf tylko. Myślałem, że to jest, pokażę coś, bo myślałem, że to jest Budapeszt, Pantosz, ale okazało się, że to jest Berlin. Nie wiem. Wczoraj patrzałem, mówię, kurczę, byłem przekonany, że to jest Budapeszt, panowie, a to jest Berlin. Zobaczcie. Berlinek. To nie mój gołąb. Bardzo dobrze chodzi. Mam ich parę sztuk.
samsiad. Berlinek. Jak będzie samczyk, to dam go do samiczki mojej. O, tu jest. Wcześniej był jaśniutki troszkę. Nie wiem. Dobra, panowie. Gołębie niech sobie pojedzą, trochę popiją. Wszystko wlazło. Muszę Budapeszty niektóre łapciate poobcinać. Bo naprawdę mają bardzo duże kosmy niektóre. I na bank im to przeszkadza, tak jak na przykład tutaj o. Ten tutaj. Czaposzy zostawiłem tutaj 5 czarnych, 2 żółte i 2 siwe. I tam mam grochy. Dobra, pozdrawiamy wszystkich. Jak coś to odpiszcie, ja odpiszę. Po południu może jeszcze coś zgonimy. Pozdrawiam.